Ken, może wytłumaczysz mi, co to coś robi na środku naszego salonu? O! Ken się będzie bawił, ja też chcę! Czekaj na mnie, w co się bawisz? No pokaż tę łopatę, jest ładna, zielona, przecież wiesz, że ja nawet taki kolor lubię. A może nawet pobawimy się, wiem, w piratów, zakopiemy skarb, a potem będziesz go szukał. To nie, to nudne. Och, to jest Barbie, z chęcią bym to spróbowała, ale pewnie póki jest w domu nie będę miała takiej opcji. O, a tutaj różowa bluzka, o, w kratę. No, 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 coś w moim guście. Ken, to nie jest zabawne. Przecież to nie jest plac zabaw. Co ty w ogóle kupiłeś? Przecież nawet nie pytałeś mi się o zgodę. Wow, wyczuwam kłótnie. Wypadałoby się stąd ewakuować, ale nie wiadomo, gdzie ta kłótnia przejdzie. Do kuchni, do salonu, a może właśnie na dwór, tam, gdzie teraz chciałabym iść. Ciężkie życie. Co by tu zrobić? Barbie, tyle razy mówiłaś mi, żebym coś wreszcie zrobił, no to kupiłem. Zobacz, ile zaprawy, ile tego wszystkiego. Będę dzisiaj budował, tylko jeszcze nie wiem co. Jest! Będziemy budować, tylko co, Ken? Co tym razem zbudujemy? Wcześniej nam karnik dla ptaszków wyszedł, może teraz coś większego? Ken, błagam, 3 dni sprzątałam ten wielki dom. Proszę Cię, bardzo grzecznie na razie, idź z tymi swoimi zabawkami na dwór, nie chcę widzieć tego w domu. Zaraz będzie brud, kurz, i wszystko naraz. I oczywiście będziesz się wypierał i kazał mi to sprzątać. Ha! O, nawet szybko im to poszło. Myślałam, że będzie znacznie gorzej. Dzisiaj zamiast komentować, to możesz mi pomóc. Przecież mamy tego dużo do roboty. Nawet sam nie wiem, w co ręce włożyć. Zresztą to nie wszystko, co kupiłem. Wow, jest tego więcej? I Barbie ci na to pozwoliła? Jak to więcej? Ken, nie mówiłeś mi o tym, a przecież mieliśmy sobie wszystko mówić. Czyli jednak wcale nie koniec. Normalnie serial brazylijski, tylko brakuje mi popcornu. Och, Chelsea, jesteś taka mała. Nie wiem, czy będziesz mi pomagała, czy przeszkadzała, ale przenieść rzeczy możesz. W takim razie weź co lżejsze i idziemy na podwórko. Tak, jest, panie kierowniku. Lecimy, ale ja wezmę łopatę. No, od razu lepiej, jaka fajna. Dobra, no to idziemy. Ciekawa jestem, co dzisiaj zrobimy. No i świetnie. I właśnie tutaj możesz sobie robić, co chcesz, Ken. Tutaj mnie nic nie interesuje. No może poza jednym, żebyś czasami nie wypalił mi trawnika. Przecież on też był niedawno siany i jest piękny. I niech taki pozostanie. Okej, przyjąłem do wiadomości, a teraz uważaj, bo niosę bardzo ciężkie rzeczy. No wreszcie, mam je tutaj wszystkie. Nie wiem, po co je brałem w sumie do domu. To ja lecę robić obiad miłej zabawy. Zabawy? Jakiej zabawy? Przecież to jest bardzo ciężka praca. Ken, tutaj jestem. Spójrz na mnie, halo. Przepraszam, ale Ken, mówiłeś mi, że masz tego więcej, a ja tego tutaj wcale nie widzę. No chyba te 3 zaprawy to nie jest wszystko, z czego możemy dzisiaj korzystać. Przecież dużo nie zrobimy. Oczywiście, moment. O, musisz mnie kiedyś nauczyć gwizdać. Bardzo mi się to spodobało. Lepiej spójrz w prawo, co tam się dzieje i to wszystko idzie do nas. Wow! Ken, czy ty chcesz budować nowy dom? Przecież tego jest mnóstwo. To co? Sprawdźmy, co takiego zamówił jeszcze Ken i co takiego będzie chciał w ogóle robić. Przede wszystkim bardzo duża dostawa Play-Doh. Nie mogę się doczekać, co my z tego będziemy robić. Zobaczcie, to się wcale nie kończy.
Już mam kolejną szóstą dostawę. Ale zobaczcie, co ja mam jeszcze. Cały wielki mega zestaw Play-Doh. Zobaczcie, jakie one są ogromne. W takim razie może je położę z boku, żebyście cały czas je widzieli. A tymczasem zerkam dalej. Skoro roboty, to i ciężkie maszyny. I to nie jedna. Nawet bym powiedziała, że nie dwie. Zobaczcie, zaraz będziemy przyglądać im się bardziej z bliska. I wiecie co? To jeszcze nie koniec. Teraz będzie bardzo tajemnicze urządzenie. Ma jakąś korbkę. Nie wiem, do czego kompletnie służy, ale w zestawie był również ten oto ciężki samochód. I z tego, co wiem, chyba powinien być tutaj. Oczywiście nie mogło zabraknąć walca. Walec też bardzo dużo pożytecznych rzeczy potrafi zrobić. Mamy tyle tych rzeczy, a to jeszcze nie koniec. Zobaczcie kolejną. Nawet powoli nie mieszczą nam się wszystkie razem. A do tego mamy cudowny zestaw jeszcze kolejnego pięknego wozu. No i oczywiście na koniec taki słodki maluch, ale wierzcie mi, potrafi bardzo, bardzo wiele. Wow, nawet nie wiem, na co patrzeć. Wszystko teraz będziemy musieli po kolei powolutku obejrzeć, żeby zobaczyć w ogóle, co do czego tutaj służy i jak możemy sobie pomóc, żeby zrobić coś fantastycznego, coś, co bardzo, ale to bardzo zaskoczy Barbie, która właśnie teraz chyba siedzi w kuchni i robi obiad. Tylko co zrobić za pomocą tych urządzeń? Bardzo spodobał mi się zestaw Play-Doh, właśnie ten duży, dlatego teraz go otworzymy. Nie mogę się doczekać, jak wygląda w środku. Tym bardziej, że coś mi się wydaje, że tutaj jest super pomoc na wieczku, ale to zaraz zobaczymy. Nie mogę w to uwierzyć. Zobaczcie, jak wielkie są te opakowania Play-Doh. Pierwszy raz mam tak duże w rękach. Zobaczcie, ledwo mi się w ręce to mieści. Nasze wieczko skrywa piękną formę, która... Zobaczcie, co myślicie, co to może być? Już Wam podpowiadam, prawdopodobnie to są kamienie. Wiecie, taka droga z kamieni. Mega mi się podoba. Wow, to nie takie proste. I uwaga. Ja Cię kręcę, zobaczcie, tak właśnie będzie wyglądało. Nasze kamienie tak będą wyglądały, jak tylko weźmiemy naszą ciastolinę. Ale ta ciastolina jest świetna. Zobaczcie, jak się błyszczy, zresztą ma mnóstwo, ale to mnóstwo czarnych, takich malutkich jakby kamyszków. Wow, ale jest bardzo, bardzo mięciusia. Zobaczcie to. Nie mogę się doczekać, to był super wybór. Jestem po prostu, no nie wiem co powiedzieć. Napiszcie w komentarzu, czy Wy kiedyś też mieliście zestaw właśnie z taką ciastoliną, z którą można robić takie cuda. Nie mogę przestać się napatrzeć właśnie na tą ciastolinę, dlatego muszę szybko zabrać się za kolejną, bo prawdopodobnie ona też będzie taka niesamowita, niestandardowa, inna. Zamykam więc na razie jedną ciastolinę i zabieram się za drugą. Zobaczcie, ona ma już zupełnie inny kształt. Wiecie jaki? Taki jak do murowania na przykład domu z cegieł. Jestem ciekawa, co tam kryje się w środku, bo wydaje mi się, że nas też bardzo Play-Doh dzisiaj zaskoczy. Opakowanie piękne. W takim razie zaczynamy docierać do środka. Jacie, to wygląda jak prawdziwa zaprawa. Jakby z tego faktycznie miały powstać prawdziwe cegły. Jestem mega ciekawa, co nam z tego wyjdzie. Zobaczcie, jest super konsystencja. Ale i sama zaprawa wygląda jak prawdziwa. Ciekawa jestem, co wymyślimy właśnie z niej, a to znaczy Ken. Co wymyśli Ken, żeby zaskoczyć naszą Barbie? Nie, no po prostu czad. Nie mogę się doczekać, żeby zacząć tworzyć. W takim razie nie ma co tracić czasu, tylko zaczynamy. Wzięłam kawałek naszej piaskownicy, zobaczcie, stamtąd. Będzie nam bardzo pomocna, trochę tutaj ktoś śladów narobił, ale mam nadzieję, że nic się z tym nie wydarzy. Nie mogę się doczekać właśnie, żeby zacząć od tej ciastoliny Play-Doh, żeby zrobić kawałek murku. W takim razie biorę trochę ciastoliny, może ją bardzo ładnie wygnieść, co zajmie mi naprawdę krótką chwilę. No i teraz wystarczy...
Zobaczcie. O, chyba trochę za mało. W takim razie biorę jeszcze trochę więcej. No i zaczynamy zabawę. Czyżbyśmy coś fajnego wymurowali? Może jakiś nowy dom dla Barbie albo garderobę? No, to byłby dopiero szok. Sprawdzimy, czy wyszło. No, trochę nam się przykleiło. To uwaga. Wow, zobaczcie, prawdziwy mur. Jeszcze tylko odetniemy te końcóweczki i będzie można stawiać pierwszą ścianę. Ściana jest całkowicie gotowa, dlatego możemy ją stawiać i mam nadzieję, że nam się utrzyma. Zobaczcie, ale czad! Świetnie to wygląda. W takim razie próbujemy kolejnych rzeczy. Teraz mam nadzieję, że spróbujemy... Tak, przejścia z kamieni. Położyłam nasz murek. Wydaje mi się, że fajnie też będzie wyglądało, jak będzie właśnie leżał, a wokół zrobimy przejście, ale właśnie z kamieni. Biorę już wcześniej wspomnianą ciastolinę Play-Doh, która jest już fajna, bo szara. Ona mi się podoba, słuchajcie, najbardziej. Muszę jej wziąć dosyć dużo i będziemy formować nasze przejście z kamieni. Podkładka gotowa. Ja tylko muszę, zobaczcie, wygnieść trochę naszą ciastolinę. Raz, dwa, to się szybko zrobi. No i można już przygnieść ją właśnie do naszej foremki, która sprytnie została ukryta we wieczku. Wystarczy już tylko teraz. Wow, ale fajne okrągłe to wyszło. Będziemy musieli trochę to przyciąć do kwadratu. Tak wygląda nasze nowe wejście do domku, czyli imitacja wycieraczki, no i trochę kamienia. Jestem ciekawa, jak właśnie taki prezent spodoba się Barbie. Naszą nową wycieraczkę stawiamy właśnie tutaj przed domkiem, no i czekamy na reakcję Barbie. No dobra, pięknie to wygląda, ale co z resztą? Zresztą co to jest, na czym ja siedzę? No właśnie, bo przecież nasza Chelsea również siedzi na świetnych zestawach Play-Doh, zobaczcie. Mamy trzy kolejne wersje. Nie wiem znowu, od której zacząć. Może spróbujmy od brązowej, jak ją otworzymy. Ciekawa jestem, co tam znajdziemy w środku. O, zobaczcie, dosyć podobne do naszego zestawu wcześniejszego, tylko większego. Mega mi się podobają. Mam nadzieję, że też je macie i wiecie, jaka z nimi jest fajna zabawa. Ciekawa jestem, jak wygląda czarny w takim razie, bo czarnego nie mieliśmy. Wow, to wygląda normalnie jak asfalt. Coś mi się wydaje, że Ken jak zacznie, to nie będzie mógł skończyć do samej nocy, żeby nie zrobić całego naszego podwórka. Ale mi się to mega podoba. No i szary. Chociaż wydaje mi się, że szary będzie podobny do tego, który mamy w kamieniach. No i chyba miałam rację, ale wcale nie jest taki sam. Może porównajmy? One są zupełnie różne, mają różne kropeczki wielkościowo, no i ilościowo oraz mają inny kolor. Zobaczcie, jednak zupełnie różne. Wypróbuję do tego właśnie tę szarą. W takim razie teraz wystarczy tylko wziąć trochę ciastoliny. Przynajmniej wiem teraz, po co ta korbka. Ciekawa jestem, co nam z tego wyjdzie. No dobra, trochę wzięłam, w takim razie idę z tym do góry. No to co? Zaczynamy. Trzeba tylko włożyć do środka naszą ciastolinę, no i zacząć kręcić. Czy Wy już to widzicie? Nasza... Wow! Ile tej ciastoliny tu nam się zrobiło? Nasza zaprawa została przemielona i teraz raz, dwa może być wykorzystana właśnie w naprawie nawierzchni albo właśnie jakiegoś chodnika.
To co? Odjeżdżamy naszą ciężką maszyną i sprawdzamy kolejną. Co ma właśnie takiego w sobie? Tak jak wcześniej wspominałam, nie mogło w naszym zestawie zabraknąć walca, dlatego wydaje mi się, że najlepiej będzie, jeżeli zwalcuje on asfalt, czyli czarną naszą ciastolinę Play-Doh. Zaraz to sprawdzimy. Asfalt został wylany, dlatego teraz tylko wystarczy przejechać naszym walcem. Trochę mu pomogę. Oczywiście musimy go bardzo, bardzo docisnąć. No i zaraz się przekonamy, co właśnie wyszło nam pod naszym walcem. Przyznam, że robota walca bardzo mi się spodobała. Zobaczcie, jak pięknie poradził sobie z naszą ciastoliną i z wylanym asfaltem. Piękny, równy, ale najbardziej podoba mi się i tak, że jest taki mega świecący. Szkoda, że nasze drogi nie są takie właśnie z brokatem. Jeżeli zauważyliście wcześniej, miałam tutaj taki mały pomocnik i na przykład za pomocą niego możemy sobie wziąć na przykład brązową ciastolinę Play-Doh. W takim razie idealnie sprawdzi się nasz mały, ale naprawdę super pomocnik, który przetnie nam wszystko to, co będziemy chcieli. Jeżeli będzie to dosyć grube, to musimy kilka razy przejechać, ale zobaczcie, raz, dwa i mamy gotowe nasze dwie porcje. W takim razie mniejszą odpad odkładam, a ta mi się jeszcze przyda. Od czego mamy auto? Przecież musimy to gdzieś zawieźć. W takim razie lecimy w lewo. Wcześniej pokazywałam Wam również takie oto cuda. To chyba koparka, czy się mylę? Napiszcie w komentarzu. A ja zabieram się za naszą srebrną Play-Doh, która również była tutaj z nami. No i oczywiście sprawdźmy, co takiego może się wydarzyć, jeżeli włożymy ją tutaj do środka, bo nie mam bladego pojęcia, co to jest w środku. Musimy teraz bardzo mocno ją przygnieść. Oj, chyba aż za dużo tego dałam. Zobaczcie. Pełno nam nadmiaru wyszło. Łatwo, bo żeby się go pozbyć. Rachciak pach. Wkładamy z powrotem do naszego pojemnika, dociskamy ostatni raz, no i próbujemy otworzyć. Ciekawa jestem, co nam wyjdzie? Co to jest? Okazuje się, że nasza piękna koparka musiała wydobyć, chyba z piasku, jakiś prawdziwy srebrny kamień. A kto wie, może jak się go oszlifuje, to będzie z niego diament. Diament? Kto powiedział diament? Wow, co tutaj się wydarzyło? Teraz to przyjemnie nawet na boso się wychodzi na podwórko. Nie wiedziałam, że mamy takie piękne wyjście. Ken, coś mi się wydaje, że musisz częściej coś tutaj działać. Ale skąd tyle maszyn? Nie wiedziałam, że tego tyle jest. Ups. Trochę nam się zrobiło bałaganu na naszym podwórku. Mamy trochę kamieni nieoszlifowanych, chyba diamentów, oczywiście kawałki asfaltu, z którym jeszcze nie wiemy, co zrobić, no oraz pełno naszej pięknej i cudownej ciastoliny Play-Doh. Ciekawa jestem, co zrobi Ken następnym razem. Właśnie, a propos, ja już zrobiłam obiad, zaraz będzie zimny. Chodźcie lepiej do domu, potem to dokończycie. Przecież dzień Wam jeszcze nie uciekł. W sumie, jak tak się trzymam za brzuszek, to mam wrażenie, że coś tam albo ktoś tam jest. Strasznie mi burczy. No chyba, że to jakiś potwór. Po prostu Chelsea zrobiłaś się głodna, to normalne. Przecież przyszedł czas na obiad. Dłużej nie będę Was prosiła, no chodźcie. W sumie też zrobiłem się głodny. Ciekawy jestem, czy Wy też już jedliście dzisiaj obiad, a jeżeli tak, to napiszcie, co smacznego dzisiaj mieliście okazję jeść. Albo na co macie ochotę następnego dnia na obiad. No, piszcie komentarze, a ja będę zaraz sprawdzał. Możecie również nam podpowiedzieć, co możemy dzięki właśnie tym wielkim maszynom i Play-Doh zrobić następnym razem. Ktoś może wymyśli taki pomysł, że będziemy chcieli go zrealizować. Więc nie zwlekajcie, piszcie w komentarzach, no i będziemy bacznie obserwować, kto ma najlepszy pomysł, który zrobimy. Może już w następnym odcinku, Ken! Och, wszyscy już poszli, chyba na obiad. Czas na mnie też przyszedł. Robię się naprawdę głodna, a jak jestem głodna, to jestem zła. Ciekawa jestem, czy też tak macie. Słuchajcie, klikajcie lajki, jeżeli lubicie zabawy z Play-Doh, no i oczywiście nas.
A jak chcecie wiedzieć, kiedy jest następny odcinek, to wystarczy, że klikniecie tu na dole przycisk czerwony subskrypcji. Tak niewiele, a od razu będziecie wiedzieć, kiedy widzimy się znowu. Z tego wielkiego i nowego placu, powiedzmy, że zabaw, bo Ken tak nie uważa, właśnie się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, buziaki!